Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale TFT Feather Night i dzisiaj pokażę Wam jedyny poradnik, który będziecie potrzebowali do Teamfight Tactics i będzie to najbardziej rozbudowany poradnik jaki ja potrafię stworzyć, jeżeli chodzi o itemy, które możecie dać na dane postacie. Będę omawiał każdą postać, która jest aktualnie w Teamfight Tactics i jakie itemy możecie na tą postać włożyć. Patch, który aktualnie jest live i na którym omawiam te itemy jest to 9.17 ale tej temy raczej nie ulegną tak dużej zmianie, jeżeli coś by się zmieniło w przyszłych paczach, tak więc zawsze będziecie mogli zaglądać do tego poradnika i zerkać sobie jakie temy na daną postacie stworzyć. Jest to poradnik bardziej dla początkowych graczy. Zaawansowani gracze już powinni wiedzieć, jakie temy można dać na daną postać. Sposób, w który ten poradnik będzie zbudowany, będę omawiał najważniejsze itemki, które potrzebujecie złożyć na daną postać i itemki, które możecie wrzucić na daną postać, czyli itemki sytuacyjne lub takie z drugiego tieru, które możecie wrzucić na postać. I będę omawiał też każdą postać w grupie, w której ona jest, czyli asasynie, elementaliści i tak dalej. I te grupy będą podane w komentarzu z minutami, tak więc możecie sobie tam przeskoczyć do danej postaci, którą chcecie sobie zobaczyć. Tak więc zaczynajmy, pierwszą postać jest to grupa asasynów i jest to Akali. Najlepszą itemką, jaką możecie wrzucić na Akali, jest to pojedyncza łezka, nie musicie wkładać na nią całego itema. 20 many, ona potrzebuje tylko 25 mane na umiejętność i sama w sobie jest bardzo mocna. Ale przez ostatnie zmiany w asasynach, czyli jeżeli macie ich 6, dodaje im to 25% szansy nakryta, to ona ma bazowo 50% szansy nakryta z sześcioma asasynami, więc co drugi atak może być atakiem krytycznym. I nie zapominajcie o tym, że umiejętności Akali też biją krytyczne, czyli jeżeli dacie jej Infinity Edge'a i trafi ona kryta z umiejętności, na którego ma 50% szansy, to zada on kosmiczne obrażenia, tak więc jeżeli macie nadmiar Infinity Edge'a, możecie na nią wrzucić, ale takie podstawowe itemki byłby to Seraph, Najważniejsza itemka, bo od nawet 20 many, czyli większość jej umiejętności. Do tego możecie tu rzucić Guardian's Angel'a i Dragon's Claw'a, czyli itemki defensywne. Ona bazowo ma duży damage, tak więc nie potrzebujecie jej aż tak wzmacniać itemkami ofensywnymi. Następna postać w grupie asesynów jest to Evelyn. Evelyn w itemach potrzebuje Dragon's Claw'a, żeby mieć większą przeżywalność, ale ma też ona kosmiczny podstawowy damage, bo go mnoży na drugim poziomie razy 5, czyli jest w stanie uderzyć w dwie osoby po 2000. Dlatego potrzebujemy na niej Hextech Gunblade'a, żeby ona się leczyła jak najwięcej. Jeżeli chcecie z niej zrobić swojego głównego carry, to możecie dodać trzeciego itema w postaci Guardian's Angel'a żeby jeszcze mocniejsza była, żeby mogła wstać, uderzyć swoją umiejętność, odleczyć się do full HP i kierować waszą drużynę. Innych itemów na nią raczej bym nie dodawał, nie są one aż tak potrzebne jak na innych postaciach, tak więc te dwie itemy kluczowe innych, innych raczej nie musicie dawać. Katarina, na Katarinę prawdopodobnie w żadnym przypadku nie dawałbym itemów. Jest to jeden z najsłabszych asesynów, jej umiejętność trwa 2,5 sekundy, czyli każdy może ją przerwać. Łatwo jest jej przerwać tę umiejętność. Potrzebują aż 100 many, żeby się odpalić, czyli bardzo dużo, i musicie na nią wrzucić prawdopodobnie aż 4 łezki, żeby jej umiejętność miała sens. Tak więc, jeżeli możecie ominąć dawanie itemów na Katarinę, to jak najbardziej tego róbcie. Możecie wrzucić na lepszych asasynów, tak jak na Akali Rengara albo na Ewelinkę. Nie dawajcie itemów na Katarinę, jeżeli chcecie wygrać grę naprawdę. Możecie mi tutaj zaufać, możecie posłuchać. Nie dawajcie na nią itemów, nawet nie będę omawiał itemów. Jeżeli uważam, że jakaś postać nie potrzebuje itemów, to nie dawajcie na nią itemów. Jeżeli chcecie się zabawić, natomiast nie chcecie wygrać gry lub po prostu zrobić sobie jakiegoś highlighta, to wrzućcie na Katarinę dwa serafy, czyli cztery łezki oraz piątą łezkę, żeby ona w locie już się odpalała. Wtedy zrobicie tak zwany katakopter i będzie fajnie wyglądało, ale gry wam to raczej nie wygra. Kolejny asasin yy, Kazix. Jest on wojdem i assasynem, tak więc łatwo do niego dozbierać trzech wojdów, żeby on był Trudem jeżeli chodzi o itemy, to możecie na niego wrzucić Luden's z żeby często używał swojej umiejętności. On tam potrzebuje 50 many możecie wrzucić nawet dwa ludens eko, bo one się stakują. Ale na niego raczej też bym nie dawał itemu, bo nie jest to postać kierująca, jest to bardziej postać uzupełniająca asasynów oraz wojdów. tak więc omijajcie wrzucenia itemów na niego, ale jeżeli macie nadmiar jakiegoś Ludens Eko, to jak najbardziej możecie na niego wrzucić. Bike aktualnie jest po bardzo dużych nerfach i jego stun był już nerfiony trzy razy i teraz jest on. Króciutki, tak więc raczej nie dawajcie na niego itemów. Bez jednej łezki to nawet nie macie co wrzucać pajka na swoją planszę. Tak więc, jedna łezka, niezłożony item, ale po prostu jedna łezka jest na nim bardzo potrzebna. A jeżeli nie macie dać na kogo Morello, to Morello na pajku też fajnie działa, bo bije on bardzo obszarowo i raczej zawsze użyje raz umiejętności, jeżeli ma łezkę. Tak więc, Morello jest na nim podstawą, jeżeli chcecie go zagrać wraz z łezką. Rengar. Tutaj jest jeden z lepszych asasynów i na niego potrzebujecie trzy kluczowe itemy. Dwa z tych itemów są naprawdę potrzebne. Trzeci jest opcjonalny, ale Rapid Fire Cannon na Rengara naprawdę podstawa. Musicie do niego też mieć buffa z Wildów, czyli jakiegoś warwika na Front Do tego potrzebujecie Blood Tistera oraz Guardian's Angel'a. To są trzy najlepsze itemy, które możecie dać na Rengara, ale jeżeli nie macie tych itemów, macie nadmiar innych itemów, to również możecie złożyć dwa razy Rapid Fire Canona, Infinity Edge'a, Ginso. Wszystkie z tych itemów będą na nim bardzo fajnie działały, ale trzy kluczowe to jest Rapid Fire, Blood Tester oraz Guardian's Angel. I... Jednym z teraz w sumie lepszych asasynów też jest Z, bo jest bardzo łatwy do zebrania na drugi poziom, a na drugim poziomie on Shurikena po 400. Tak więc bardzo łatwo wygrać jest nim early game oraz mid game, jeżeli uzbieracie go na drugi poziom. Jeżeli uzbieracie go na trzeci poziom, to możecie z niego zrobić swojego głównego carry. I najlepszymi itemami byłby Rapid Fire Cannon, Infinity Edge. Oraz trzecia itemka to już jest opcjonalna. Jeżeli chcecie wrzucić, możecie wrzucić Guardians Angel, jeżeli jest potrzebny. Dragon's Claw, jeżeli walczycie na dużo postaci magicznych. Trzeci item, raczej zawsze bym pchał defensywny, a nie ofensywny na takiej postacie kierujące. Teraz przechodzimy do Blade Masterów, czyli Mistrzów Miecza. Tutaj jest bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o budowanie itemów na te postacie. Na Troxa, jeżeli wcześniej zbierzecie go na drugi poziom. To możecie na niego stakować itemki, najlepiej grać go z trzema Blade Masterami oraz dwoma lub czterema demonami. Ma on całkiem tanią umiejętność, tak więc często będzie jej używał. Jest ona obszarowa i bardzo, bardzo dużym damage'u zadaje. Możecie też dorzucić Sorcererów, jeżeli brakuje wam tego damage'a, żeby on one-shotował wszystkich, którzy staną na jego drodze. Najlepszymi itemkami będzie Hextech Gunblade, bo bije on obszarowo i bardzo dużo się uleczy. Guardian's Angel, Dragon's Claw. Dwa defensywne itemy i jeden ofensywny naprawdę fajnie działają. Jeżeli macie Guardian i możecie na niego wrzucić Morello, jeżeli przeciwnik ma naprawdę tankowne postacie, czyli brawlerów, wtedy to Morello też obszarowo fajnie się rozprowadzi. Oprócz tego możecie też dać Rabadona, bardzo mocny damage z Rabadonem oraz z Sorcererami, ale trzy kluczowe itemki to byłby Hextech. Guardian's Angel, Dragon's Claw jest teraz jednym z najlepszych itemów, tak więc możecie go pchać na swoje kierujące postacie w sumie zawsze. Mm, Draven, tutaj jest postać, która naprawdę potrafi sama wam wygrać gry. Mm. Najlepszą itemką na Dravena będzie Rapid Fire Cannon, żeby on nie musiał się ruszać. Jeżeli nie macie Rapid Fire Cannona na Dravenie, naprawdę to jest podstawa, nie grajcie Dravena. Bo zacznie on się ruszać, nie będzie łapał swoich sieker zacznie wbiegać w jakieś głupie stuny, sejuani, ulty. Różne takie, różne takie niebezpieczeństwa, na które mogą napotkać Dravena, tak więc Rapid Fire Cannon zawsze musi na nim być. Do tego możecie złożyć opcjonalnie Ginso, Infinity Edge, Static Shiva, Blood Teastera. Blood Teaster też jest raczej taki bardziej wymagany niż to, co wcześniej wymieniłem. Do tego możecie jeszcze dać Dragon's Claw, Rock Guardians Angela, jeżeli potrzebujecie go zrobić bardziej, bardziej defensywnego. Do Dravena też trzeba mieć trzech mistrzów miecza. I najlepiej by było też mieć dwóch imperialnych lu, lub nawet czterech imperialnych. Fiora jest ciekawym pikiem, bo jeżeli wcześniej wrzuci, wrzucicie ją na drugi poziom i wie, wiecie, że będziecie ją sprzedawać i nie będziecie grać mistrzów miecza czy Blade Masterów, to możecie na nią dać ciekawe itemki takie jak Ginsso oraz Static Shift. Jeżeli będziecie przechodzić w Rangersów, którzy teraz są bardzo mocni, to naprawdę Static Shift oraz Ginsso wraz z buffem do Blade Masterów wczesnym, bo możecie go zrobić wraz z Kamil oraz Shenem. Naprawdę Fiora może wam wygrać early game sama. Static shift będzie na niej bardzo często aktywowany, bo bazowo ma ona jeden atak speedu, jeżeli porównacie to do Gravesa, ma on chyba 0.55 tak, więc prawie dwa razy częściej będzie ona atakowała. Tak więc dajcie Static Shiva, jeżeli planujecie ją sprzedać i może ona wam sama ugrać early game'a. Kolejnym Blade Masterem jest Gangplank, Gangplank to jest ciekawy pik, jest on teraz po nerfach, nadal jest mocny, ale nie, był, nie jest tak mocny jak był. Co należy wiedzieć o gangplanku, to jest, że jego beczki aktywują on hit efekty, czyli Silence, Redbuff, Cairse Blade, takiego typu itemy będą aktywowane przez beczki gangplanka. Jest on Blade Masterem i jest on Gunslingerem, czyli może on być w jedną postać kilka razy i będzie on też bił w postaci, które stoją obok. Możecie na niego pchać najlepiej Morello. Oraz Guardians Angela. Dlaczego takiej temy potrzebujemy na gangplanku? Potrzebujemy takiej temy przez to, żeby on mógł te beczki chociaż raz odpalić. Jeżeli raz odpali, to jest już ok, dlatego dajemy mu Guardians Angela, żeby na pewno odpalił te beczki. Ale nie wrzucajcie na niego itemów, jeżeli nie macie go na drugim poziomie, jest to kluczowe. Chociaż to Morello teraz można dać na inne postacie. Ale. Naprawdę Morello, Guardian's Angel to taka podstawa i reszta, o których powiedziałem możecie dodać, czyli Silence, a, Red Buff'a, Cursed Blade'a. Nie dawajcie Red Buff'a oraz Morello w tym samym momencie, bo będzie on nakładał tylko Morello, No więc nie stakujcie tych dwóch itemów. Shen tak samo jak Fiora, jeżeli planujecie iść Blade masterów kierujących, takich jak Draven, to Shen może Wam wygrać early game'a, później go sprzedajecie, dajecie Dravena, Afiore oraz Kamil albo jakiegoś innego Blademastera, którego tam macie, zostawiacie na planszy, z Szena z itemami sprzedajecie. Najlepsze itemy na Szena będą takie same jak na Dravena: po prostu on będzie wam trzymał te itemy, a te itemy wystarczająco go wzmocnią, żeby wam wygrać early game'a. Czyli Rapid Fire Cannon, e, Blood możecie też dać Warmoga, jeżeli chcecie przejść w coś innego, też będzie na nim fajnie działało. Przez to, że jest on Blade Masterem, możecie mu też dać Static Shiva, będzie on go często aktywował, przez to, że będzie stał w doju. Shen jest bardzo mocny na early game, a dlaczego? Dlatego, że większość postaci w early gameie bije z Basic ataków. On ma umiejętność, która ignoruje Basic ataki i rzadko kiedy ktoś w early gameie ma mocnego, mocną umiejętność. Dlatego Shen jest bardzo mocnym pikiem na early game i możecie mu dać itemki, jeżeli będziecie tą postać sprzedawać. Jeżeli planujecie ją zatrzymać w kompozycji, to nie dawajcie na niego żadnych itemów. I Yasuo. Jeden z najmocniejszych Blade Masterów, bo jest tą legendarną postacią. I Yasuo, tak samo jak Gangplank, nakłada on-hit efekty. Czyli możecie dać na niego Silensa, Red Buffa, Kerr's Blade, takiego typu itemy, żeby on nałożył te on-hity na cały team. Czasami pewnie widzieliście, jeżeli Yasuo użyje Tornada i ma na sobie Red Buffa, to przez cały team przejdzie to Tornado. Oprócz tego, kluczowym itemem na Yasuo jest Warmog. Dlaczego Warmok? Bo jeżeli przeczytacie, co robi wygnanie, czyli Exile to podwaja on życie Yasuo, Czyli jeżeli dacie mu Red Buffa oraz Warmoga, to będzie on miał dodatkowo 600 HP i podwoi sobie to jako tarczę na początku walki, czyli będzie miał dodatkowo 1200 HP, które, które naprawdę mu pomoże i przez to zadał on duży temacz wraz z Blade Masterami. Możecie dać na niego jeszcze static Shiva, Luden's Echo, Ginso, takiego typu itemy, żeby go wzmocnić, ale to jeżeli macie nadmiar bo ciężko będzie grać pod jasuło, przez to, że jest tą legendarną postacią, i przez to ciężko go będzie skompletować na drugi poziom. A raczej zacznijcie dawać na niego itemy na drugim poziomie, chyba że dostajecie go bardzo wcześnie, no to możecie dać na niego itemy, bo na pierwszym poziomie w mid-game też będzie bardzo mocny. Teraz przechodzimy do brawlerów, czyli do postaci, których zadaniem jest, żeby były frontlinem w waszej drużynie żeby przetrwały jak najwięcej. Jeżeli chodzi o Blitzkranka, to na Blitzkranka nie pakowałbym w sumie żadnych itemów. Jeżeli chcecie się zabawić i macie Blitzkranka na trzecim poziomie lub na drugim oraz macie do niego sorcererów, to dajcie mu Rabadona i wtedy on prawdopodobnie zone-shotuje postać, która stoi gdzieś tam z tyłu w przeciwnej drużynie, bo ma on mocną umiejętność w jedną postać. I jest on też robotem, czyli od razu aktywuje swoją umiejętność. Czogat, bardzo mocny frontline, bardzo mocny brawler, jeżeli dacie mu wojda to zrobi on całkiem dużo, już nie tak dużo jak kiedyś robił, ale zrobi on naprawdę fajną robotę, bo ma obszarowego stuna na chyba 1,5 sekundy lub 2 sekundy na drugim poziomie. Tak więc całkiem mocna postać, jeżeli chodzi o itemy, to dajcie mu Morello oraz Guardian Angel, żeby on tej umiejętności na pewno użył. Morello jest taką podstawową itemą, przez to, że ma szeroką umiejętność, to zaatakuje on dużą ilość przeciwników i to Morello będzie, będzie tam zabierało częściowo HP przez całą całą bitwę. Rexai jest na niego ciekawy build, tak jak ja ostatnio opowiadałem w Kasadin, Assassin. Można go zrobić tak samo jak Kassadina, ale na Rek'Sai ja raczej bym nie dawał itemów, jeżeli gracie go jako Brawlera, a nie jako asasyna. Jeżeli chcecie się zabawić i zrobić z niego asasyna, żeby on bił z voidów, czyli z Trude Major, to zróbcie z niego asesyna, dajcie mu Rapid Fire kanonora oraz Infinity Edge'a, i wtedy on będzie pił kosmiczny, nieuchronny damage. Ale jeżeli gracie go jako normalnego Rexaja Brawlera, to nie dawajcie na niego itemów, jest to po prostu za słaba postać. Nie dawajcie na nią itemów, bo to jest dziewczyna, tak jak ludzie mi tam ostatnio wypomnieli. Waj, jeden z najmocniejszych Brawlerów, aktualnie ma ona umiejętność, która. Targetuje najdalszą postać, czyli tak samo jak Aurelion Sol, tak samo jak Brand, i bije wszystkich po drodze. To jest praktycznie Aurelion Sol, tylko że z bliska. Tak więc na nią też możecie dać Morello, bo aktywuje się na wielu, wielu przeciwnikach i oprócz tego, raczej żadnej innej itemy bym na nią nie dawał. Morello, koniec, kropka, więcej itemów na nią nie pchamy. Możemy te itemy wykorzystać w lepszy sposób, rzucić na mocniejszą postać w drużynie. Voliber. Już nie jest tak silny jak kiedyś, ale jeżeli chcecie się zabawić i zagrać wolipera pod Kerry, no to dwa rapid fire kanony są bardzo wymagane. Jeden rapid musi być, bez tego nie grajcie go jako Kerry. Oprócz tego dajcie mu silensa, bo jego ulti roznosi tego silensa. Musicie mu dać buff'a od glaciali. Możecie też dać Cursed Blade'a, e, Ginso, Static Shiva. Atak speed jest na nim naprawdę wymagany. I Warwick jako ostatni brawler jest tak niepotrzebny jeżeli chodzi o itemy jest tak bezużyteczny jeżeli chodzi o damage że pod żadnym pozorem nie dawajcie mu itemów nigdy w żadnej kompozycji nigdy Warwick nie będzie potrzebował itemów Olejcie go z góry na dół nie potrzebuje on itemów kolejną grupą którą będziemy omawiać są elementaliści elementaliści są teraz całkiem mocni w mecie zawsze byli prawdopodobnie zawsze będą bo trzy mocne postacie tworzą sobie frontline który tankuje za nich i mogą oni użyć umiejętności. Pierwszym elementalistem jest legendarna postać, czyli Anivia. Ciężko jest ją dostać, nie jest ona tak mocna jak kiedyś była, ale jeżeli ktoś gra rangersów, a wygracie elementalistów, to Anivią zawsze zastąpcie Sandre Jeżeli użyje ona swojej umiejętności, to spowolni atak speed przeciwnika o bardzo duży procent, chyba 50% na pierwszym poziomie. Tak więc jeżeli ktoś stakuje atak speed, to Anivia może bardzo fajnie ich skontrować. Jeżeli chodzi o itemy, to nie za dużo tutaj możecie dać, praktycznie każdy item, który robi się z łezki możecie na dać, żeby użyła ona raz swojej umiejętności, taka jest jej główna rola. Następnym elementalistem jest Brand, czyli jedna z najmocniejszych postaci aktualnie w mecie. Demony zawsze były całkiem mocne, ale przez ostatnie zmiany, czyli przez to, że oni wykradają manę i dodają sobie, Demony są naprawdę mocne, Brand ma fajną umiejętność, na drugim poziomie odbija się ona 6 razy, czyli zadaje ponad 1000 dmg gwarantowanego. Jeżeli macie szansę kupić Branda na drugi poziom zawsze to róbcie, wrzucajcie go w każdą kompozycję, gdzieś tam możecie mu dorzucić dwa demony i będzie on mocny. Jeżeli chodzi o itemy to Rapid Fire Cannon byłby dla niego podstawą, żeby on z daleka mógł sobie aktywować swoją umiejętność. Oprócz tego wrzućcie na niego Dragon's Claw, jeżeli chcecie, żeby on nie padał i jak najczęściej używał swojej umiejętności. Hextech Gunblade też jest całkiem fajny, bo zadają on duży damage, tak więc dużo też się uleczy. I Guardian's Angel, czyli bardziej defensywnej temy, bo bazowo Brand ma um, mocny damage, dlatego nie musimy tego damage'u aż tak buffować. Rabadon też jest całkiem okej, okay, jeżeli macie nadmiar absurdalnie wielkich różdżek. Kennen. To jest jedna z najłatwiejszych postaci, którą możecie zrobić pod głównego carry. Ma on obszarową umiejętność, która bazowo ma duży damage, łatwo jest dorzucić do niego trzech Sorcererów w postaci Lulu, Vegara oraz czegokolwiek cokolwiek tam jeszcze chcecie. Lulu i Vegard dadzą mu też Jordla, czyli będzie go ciężej zabić. Tak więc, jeżeli dacie mu Jordla, to dajcie mu z itemów jeszcze Guardians Angela oraz Morello. Przez to, że ma obszarową dużą umiejętność, Morello bardzo fajnie się będzie nakładało, a Guardians Angela dajemy po to, że jeżeli siądzie na jego jakiś Phantom, jakiś niefortunny Stun, to on wstanie z Guardians Angela i użyje swojej umiejętności. Jeżeli chcecie mu dać trzeci item, to bardzo fajnie na nim działa Redemption. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale Redemption. Może być użyte, jeżeli postać odnawia się na Guardians Angelu. Czyli, jeżeli Kenem Wam umrze i z Guardians Angelem wstałby on na 500 HP, to z Redemption oraz Guardians Angelem wstanie on na 1700 HP. Dlatego Redemption na trzeci item, jeżeli macie nadmiar itemów, które się akurat składają w Redemption. Ale te dwa itemy, czyli Guardians Angel i Morello, są podstawowe, wymagane i je musicie złożyć. Lisandra Ciekawy pik naprawdę ciekawy pik, jeżeli chodzi o elementalistów. Ostatnio oglądałem sobie jednych z najlepszych graczy i często grają oni Lisandrę pod Kerry. Możecie na nią dać silensa, żeby miała te 20 many, jeżeli złożycie wcześniej tego silensa. Możecie na nią dać rapid fire canona, żeby z daleka używała swojej umiejętności na przeciwniku, a nie na sobie. Tak więc rapid fire canon i później takie itemy, które są grane praktycznie na każdym, kto ma obszarową umiejętność, czyli morello. Raczej nie dawajcie na nią trzech itemów. Jeżeli na, wrzucicie na Morello, to zostawcie ją na Morello, nic więcej jej nie dodawajcie, to jej powinno wystarczyć. Lepsze itemy możecie wrzucić na przykład na Branda. Nie róbcie z niej aż tak głównego kery Morello i jej to powinno wystarczyć. Kolejna grupa, którą mówimy, są to Guardiani. Nie jest ich wiele, ale są oni bardzo mocni i bardzo potrzebni w tej grze, żeby skompletować buff do Guardianów, potrzebnych wam jest ich tylko dwóch. Jeżeli gracie Rangersów, do Brauma naprawdę potrzebujecie, bo jest on Glacjalem i bardzo fajnie broni waszej kompozycji. Jeżeli chodzi o itemy na Brauma, to może, możecie mu dać Warmoga, Tormela oraz Guardians Angela, ale w skrajnych przypadkach dawałbym te itemy. Jeżeli naprawdę nie macie na kogo innego dać tych itemów, lub wasza kompozycja bazowo zadaje bardzo duże obrażenia, i potrzebujecie mocnego frontlane'u, to wtedy dajcie mu te itemki. Innych itemów bym nie dawał. I tej temy też naprawdę bardzo rzadko bym na niego dawał. Kolejnym Guardianem jest Leona, jest ona za 4 Golda, nie jest ją aż tak ciężko skompletować. Dodaje ona fajnego bufa właśnie z Braumem. Jeżeli chodzi o itemki, to tylko i wyłącznie Morello. Jeżeli nie macie na kogo dać Morello, nikt w waszej drużynie nie bije obszarowo, to na Leona możecie dać to 200 HP jej pomoże, a Morello fajnie się rozkłada na kilka osób, bo bije ona obszarowo, jeżeli ta umiejętność zostanie użyta. I Pantheon czyli najmocniejszy aktualnie Guardian i prawdopodobnie najmocniejszy Champion, jeżeli chodzi o całą grę. Ze swoją umiejętności zadaje on procentowy damage, czyli jest on bardzo mocny sam w sobie i do tego nakłada jeszcze buffa takiego samego jak Morello, czyli Morello oraz Red Buffa na niego nie nakładajcie. Co możecie mu nałożyć? Guardian zajdziela, żeby się upewnić, że on użyje swojej umiejętności. Warmogę możecie dać, jeżeli nie macie takiego typowego tanka a jeżeli chodzi o itemki od obrażeń, to raczej bym ich unikał. Możecie dać na kogoś innego. On jest po prostu od tego, żeby użyć raz swojej bardzo mocnej umiejętności. Jeżeli dacie mu buffa od smoków, to możecie też dla niego dać Ionic Sparki, chociaż tego bym nie robił, bo po prostu są one słabe. Tak więc Guardians Angel to jest jeden z takich prawdopodobnie najlepszych itemów na niego, jeżeli macie nadmiar łezek to możecie mu dać jedną łezkę, żeby on na pewno użył tej umiejętności, zanim padnie. I teraz gunslingerzy, czyli postacie, które w sumie najłatwiej zebrać i są bardzo przyjazne dla początkujących graczy. Jest to łatwy do zrozumienia buff y lub synergia y i naprawdę łatwo jest zebrać tam kompozycję i ulepszyć ją na drugi, trzeci poziom. Jeżeli chodzi o itemy na Gravesa, to na każdego gunslingera, którego teraz omówię, możecie wkładać te same itemy, czyli takie, które nakładają on-hit efekty. Red buff, silence, curse blade, na pewno Red Bull, Silence i Cares możecie też dawać Static Shiva yy, i Disarma. Disarm jest tym ostatnim itemem, który się też nakłada. To te cztery itemy zawsze możecie dawać na jakiegokolwiek Gunslingera. Z Gravesa możecie też zrobić Asasyna, bo bije on obszarowo. I możecie też mu dać Rapid Fire kanona. Rapid Fire kanon na nim bardzo fajnie działa, bo poszerza on. Jego zasięg i może on być w kilka celów naraz wraz z Gunslingerami. Będzie on się odpalał kilka razy i bardzo przyjemnie to wygląda. Jinx, najmocniejszy aktualnie Gunslinger, jeżeli chodzi o itemy na Jinx, to tak samo jak na Terrymana, potrzebujecie Rapid Fire kanona Z Jinx możecie też zrobić blade mastera żeby ona biła podwójnie swoje rakiety. A jeżeli chodzi o item do leczenia, to będzie to Hextech Gunblade, a nie Blood Teaster. Już tłumaczę dlaczego, bo rakiety, czyli po dwóch zabójstwach biją one z magicznych obrażeń i tych magicznych obrażeń jest więcej niż tych obrażeń fizycznych, dlatego dajemy jej Hextech Gunblade'a i to są trzy takie najlepsze itemy, które możecie na nią dać, ale tak jak wcześniej wspominałem, możecie jej dać Dragon's Cloak, Guardians Angela, te itemy zawsze będą dobre, oprócz tego ginsa, statika tego typu itemy e, sytuacyjne, takie jak na każdą kierującą postać. Lucian, naprawdę mocna postać, nadal bardzo mocna postać. Jest on teraz po bufach, nie takich wprost bufach, ale bufach pobocznych, które go wzmocniły, czyli to, że szybciej atakuje po tym, jak użyje umiejętności, że ta umiejętność się nie buguje, takiego typu bufy. Co możecie na niego wrzucić tak samo wszystkie on-hit efekty, czyli silensa, red buffa, tego typu itemy. A jeżeli chcecie go po prostu wzmocnić, to możecie na niego dać Infinity Edge, możecie na zrobić z niego Blade Mastera i później tej itemy przerzucić na lepszą postać, jeżeli taką e, znajdziecie. Ale Luciana na drugim poziomie warto jest trzymać przez naprawdę długo. Zacząłbym się go pozbywać dopiero na siódmym poziomie, jeżeli ma macie legendarkę lub postać za 4 Golda na drugim pozi poziomie, którą możecie zamienić za Dravena, tak jak Jinx. Tak jak Draven. MFK ciekawa postać, dostała lekkie buffy, jej umiejętność kosztuje teraz tylko 75 many. Tak więc, jeżeli dacie jej jedną łeskę, to praktycznie gwarantujecie że odpali ona umiejętność. I to bym robił, nie dawałbym jej item, które wzmacniają jej umiejętność. Jedyne co bym zrobił, to zrobił z niej demona, żeby szybciej wykradała manę, lub zrobił z niej sorcerera, żeby więcej biła i też szybciej odnawiała sobie manę. Tristana, tutaj tak samo. Jedyne co możecie nam dać to on hit efekty, lub e, coś co wzmacniają atak Speeda, Keincost, Static Shift, Rapid Fire Canon, bez większej logiki. Raczej dawałbym tej temy na właśnie Luciana albo mm, Gangplanka lub też Jinx na Tristana nie aż tak, chyba że będzie na trzeci poziom, no to wtedy możecie dać jej te temy. Kolejna grupa, która służy nam za frontline są to rycerze i na rycerzy ciężko jest dać jakieś temy, bo często będziemy ich wymieniać za lepsze postacie w Late Gameie. Jeżeli chodzi o Dariusa, to możecie podać dać Dragon's Warmoga, Hexteka. Po prostu on korzysta dobrze z tych itemów, ale tych itemów nie chcemy na nim zostawić. Chcemy je sprzedać i chcemy je dać na inną postać. Dariusa, rzadko bym dawał na niego itemy, bo jeżeli macie itemy dobre pod Dravena, to Dariusa chcecie zostawić w swojej kompozycji, żeby on dawał też pufa Imperialnego do Dravena. Tak więc nie dawajcie na niego itemów, chyba że jesteście w 100% pewni, że będziecie go sprzedawać. Garen, bardzo mocna postać do early game'u. Jeżeli chcecie wygrać early game'a, dajcie mu Guardian's Agela, Morello oraz Redemption. Czyli te same itemy, które dajecie na Kennen'a, bo działają na nim bardzo podobnie. Po prostu on ma mniejszy zasięg, ale te same itemy dajcie co na Kennen'a i będzie to działało bardzo fajnie. I raczej na pewno wygrać early game'a, jeżeli macie go na drugim poziomie. Kaylee, jeden z najmocniejszych rycerzy. Jeżeli gracie Nobli, chociaż teraz tak często bym ich nie grał, ale jeżeli wpadnie wam Kayle na drugi poziom, to możecie jej dać naprawdę dużo itemów. Wszystkie itemy od ataku speedu oraz e, wszystkie itemy, które stworzą się z łezki. Możecie z Kayli zrobić demona, możecie z niej zrobić blade mastera, dać ginzo, dacie rapid fire kanona zrobić z niej demona, zrobić z niej sorcerera, czyli wszystko, co pomoże jej, żeby odpadać z tego ultimata jak najczęściej. Mordekaiser na niego nigdy nie dawajcie itemów, naprawdę nigdy, przenigdy nie dawajcie na mordę Kaisera itemów. Poppy to jest ciekawy knight. Ma też jordly i bardzo mocną umiejętność. Wiele osób o tym nie wie, ale ta umiejętność zadaje kosmiczny damage. Jeżeli chcecie ją wzmocnić, dajcie jej Dragon's Claw, dajcie jej farmoga, dajcie jej Guardian's Angel. I będzie ona bardzo fajnie służyć jako mocny frontlane, który zadaje duże obrażenia. Sejuani... Jeden z najmocniejszych knightów aktualnie w grze. Jeżeli macie ją na drugim poziomie, to dajcie jej Guardians Angela oraz Morello. Dwie najlepsze itemki na Sejuani. Po prostu ona musi użyć swojej umiejętności raz. Jeżeli dacie jej Morello, podpali ona wszystkich swoich wrogów, i to jest koniec zadań, jeżeli chodzi o Sejuani. Guardians Angel, Morello, tak samo jak na wszystkie postacie które mają obszarową umiejętność. To po prostu działa najlepiej. Przejdziemy teraz do Rangersów, czyli jednej z najmocniejszych kompozycji aktualnie w mecie. Pierwszą postacią jest Ash. Są trzy kluczowe itemki, które potrzebujecie wrzucić na Ashkę, żeby ona bardzo fajnie działała. Jest to Ginzo, jest to Static i jest to Dragon's Claw. Dlaczego te trzy itemy? Dragon's Claw po prostu działa defensywnie, żeby ona za szybko nie umarła od takich umiejętności jak Aurelion Sol. Lub brand, czyli mocnych umiejętności, które mogą ją złanszutować. Dragon's Claw kluczowy. Ginzo dostał ostatnio buffa. Maksymalny atak speed jest teraz 5 ataków na sekundę, czyli ona z buffem do Rangersów może go bardzo szybko, fajnie nastakować i jej damage będzie bardzo duży przez to. Static Shift to jest bardzo proste, jeżeli macie nastakowane Ginzo do 5 ataków na sekundę, to Static Shift automatycznie będzie się częściej aktywował. I na maksymalnym attack speedzie, czyli 5, będzie Static Shift aktywował się 1.6 raza na sekundę, czyli bardzo duży damage, jeżeli chodzi o jeden item. Te trzy itemki musicie na niej mieć, żeby zrobić z niej takiego typowego hyper carry. Kindred, kolejny rangers, który daje wam też fantoma z Kaiserem. potrzebny w kompozycji rangersów. Jeżeli gracie rangersów, to praktycznie zawsze dawajcie czterech, musicie mieć czterech, bo ten buff od 4 jest naprawdę niesamowicie wielki w porównaniu do tego z dwóch rangersów. Tak więc Kindred potrzebna. Co możecie dać na Kindred? Jakiekolwiek item na manę. Możecie z niej zrobić Glaciala, żeby ona miała więcej HP i wspomagała też ażkę tym buffem do Glaciali. Guardian's Angel'a, żeby upewnić się, że ona zultuje. Jakiegoś Silensa właśnie, żeby dać jej też łezkę. Takiego typu itemy, tak więc HP albo itemy defensywne takie jak łezka lub itemy wspomagające, żeby ona naprawdę użyła tego ultimata raz i to będzie koniec jej zadań na każdą walkę. Varus. Na Warusa możecie złożyć multum itemów. Zależy pod co gracie. Jeżeli gracie pod rangersów, to tak samo dajecie mu rapid fire cannona, ginso, static Sheeva, żeby on szybciej bił i częściej aktywował swój damage. Jeżeli gracie pod demonów, to dajecie mu itemy typu rapid fire, rapid fire cannon lub rabadon, Wtedy będzie on mocniej bił, jeżeli gracie pod Sorcererów, to tak samo itemki pod AP. Hextech Gunblade, Rapi Rapid Fire Cannon, Rabadon, Weska, żeby on raz użył mojej umiejętności, ale porządnie. I ostatnim rangersem jest Vayne. Na Vayne możecie dawać takie same itemki jak na Ashe, tutaj nie będzie dużej różnicy. Też chcemy, żeby ona jak najszybciej, jak najczęściej e, aktywowała swoją umiejętność. Jedna itemka, której nie wspomniałem, jeżeli chodzi o Ashe, wspomnę tutaj, jest to Hurricane. Czyli żeby umiejętność aktywowała się w kilka osób na raz, a nie tylko w jedną postać. Na Wade możecie dać tak samo: Ginso, Static Sheba oraz Dragon's Chloa. Zbliżamy się do końca tego filmiku, i przed, przed ostatnią klasą, którą omówię, są to shapeshifterzy, e, czyli zmiennokształtni. Pierwszym shapeshifterem jest Elise. E, na nią nie chcemy dawać żadnych itemów, tak samo jak z Warwickiem, naprawdę na nią nigdy nie dawajcie żadnego itema. Będzie to strata itema. Ona po prostu jest po to, żeby uzu uzupełnić zmiennokształtnych i nie zrobić nic więcej oprócz tego. Gnar, Gnar, jedna z mocniejszych postaci, jeżeli chodzi o tą metę, dostał buffa na swój atak damage, jak się przemieni. Co możecie rzucić na Gnara? Dragon's Claw na pewno, żeby wzmocnić jego odporność. Itemki typu Ginso, Rabbit Fire Cannon. Static Shift też będą bardzo fajnie działały, żeby zwiększyć jego attack speed, żeby on się też szybciej przemienił, ale jak już się przemieni, to żeby zadawał większe obrażenia. Gnar bazowo ma bardzo dużo HP, tak więc i tem typu Titanic Hydra będzie na nim bardzo dobrze działał. Do tego, co jeszcze możecie wrzucić, jest to Darkin, czyli zrobić z Gnara demona, żeby on wykradał manę i po prostu szybciej się przemieniał. Kolejnym szybszym jest Jace. Jace. Na JSON nie pokawałbym sobie też żadnych itemów. JS sam w sobie jest bardzo dobry, ale niewystarczająco dobry, żebyśmy go wzmacniali itemami. Czyli jeżeli macie JSON na drugim poziomie, zostawcie go w kompozycji. Jedyne co możecie mu dodać, to kolejną postać, żeby aktywować buffa od hexteków. Shape Shapeshifter. Co możecie na nim dać? Rapid Fire canona, GinsO, Statica, czyli itemy, które. Będą przydatne na inną postać, ale ona z nich też skorzysta. Jeżeli będziecie grać z minokształtnych i nidali, będzie Wam potrzebna w kompozycji, to nie dawajcie na nią itemów pod żadnym względem. Szywana, bardzo mocny hyperkery, możecie jej dać bufa od smoków, czyli panteona lub aurelion sola, i będzie ona sama w sobie miała dużą odporność na magię, tak więc dragon skloła nie musicie jej dawać. Do tego dajcie jej warmoga, żeby ona się więcej leczyła. Dajcie Ginzo, żeby wzmocnić e-attack speed i żeby fajnie się stakował. Do tego możecie jej dać Hextech Gunblade'a, bo też zadaje obrażenia magiczne, tak samo jak Jinx. I będzie więcej się leczyła z Hextech Gunblade'a niż z Blood Tister'a. Ale jeżeli nie macie, to wrzućcie Blood Tister'a. Swain, czyli najmocniejszy, legendarny Shape Shifter. Są trzy podstawowe itemy. Które musicie mieć na słenie. Jest to Guardians Angel, Dragon's Claw oraz Warmog lub Morello. Te itemy są zmienne. Co tam macie pod ręką, to na niego wrzućcie, ale trzy itemy na słenie i praktycznie wygra on wam grę. I ostatnia klasa, którą omówimy są to Sorcerery. Pierwszym Sorcererem jest Ari. Ona jest całkiem dobra, wiele ludzi jej nie docenia, ma fajną umiejętność, która bije obrażeniami nieuchronnymi, jeżeli wraca osoby, które grają w LoL'a, zapewne o tym wiedzą. Na Ari możemy dać takie same itemki jak na każdego Sorcerera, czyli Morello, e, czyli Guardian's Angel'a, ale możemy jej też dać Luden's Echo, bo często ona aktywuje swoją umiejętność, dlatego to Luden's Echo też będzie się często aktywowało. Na frontline możemy jej dać e, e, Warwicka, żeby aktywować jej buffa pod Wildów i żeby ona szybciej była, biła i częściej używała swojej umiejętności. Aurelion Sol, jeden z najmocniejszych sorcererów aktualnie w mecie, ma on potężną umiejętność jeżeli wrzucicie go na drugi poziom. Itemki, jakie itemki możecie dawać? Możecie zrobić z niego demona, żeby szybciej on wykradał swoją manę, żeby szybciej wykradał manę przeciwników. Możecie mu dać rabadona, Możecie mu dać rapid fire kanona, żeby bił on zdalsza. Zawsze pamiętajcie o tym, że Aurelion Sol targetuje na, najdalszą postać. Jeżeli pozycjonujecie swoją kompozycję, to tak, żeby Aurelion Sol bił najdalszą postać i największą ilość przeciwników po jego drodze. Możecie mu też dać jakąkolwiek itemę z łezką, żeby on szybciej się odpalał. Static Shiva, Luden's Echo, czyli itemki z Ari, możecie po prostu przerzucić na Aurelion Sola. Morello też będzie dla nim fajnie działało, bo bije on obszarowo. Kartus troszkę słabszy jest teraz. Jeżeli nie macie Kartusa na drugim poziomie, to raczej bym go nie grał. Jakie itemki możecie na niego wrzucić? Morello oraz każda itemka, która się robi z łezką, żeby on się szybciej odpalił i odpalił się raz, a porządnie. Cassadin, czyli Sorcerer. Jeżeli gracie Kassadina pod Sorcererów, to nie dawajcie na niego żadnych itemów. Jest on po prostu bezużyteczny, jeżeli chodzi o Sorcererów. Ale jeżeli gracie Kassadina pod Assassina, czyli build, który omawiałem wczoraj, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to zachęcam, żebyście go sobie obejrzeli. Bardzo ciekawy build, wiele osób mi już napisało, że on działa. Tam opisuję te itemki, są one bardzo proste. Robimy z Kasadina Assassina, czyli dajemy mu jomu. Wrzucamy na niego Infinity'a oraz Rapid Fire Canona i działa on niesamowicie wraz z Voidami. Lulu, jako sorcerer, jest po prostu sorcererem wspierającym i też nie ma za bardzo sensu dawać na niego itemów. Da dawać na nią itemów. Jeżeli chcecie naprawdę dać na nią item, to dajcie jej Ginzo, żeby ona się szybciej stakowała. Ale nie zalecałbym tego. Możecie jeszcze jej dać Spear of Sojourn wraz z tym Ginso. Bo ona się szybko, często aktywowała. Lecz jednak unikałbym dawania itemów na Lulu. Morgana, bardzo fajny Sorcerer. Jest to Sorcerer, którego dajemy na Front Lane, żeby aktywowała się raz. I to wystarczy. Hmm. Itemki, które możemy na nią dać. Guardian's Angel, Morello oraz Redemption. Tak samo jak na Kennena, tak samo jak na Garena. Jeżeli postać bije obszarowo i dajemy ją na Front... To właśnie te itemy chcemy jej dać, żeby zabiła ona jak największą ilość osób lub aktywowała Morello na jak największej ilości osób, użyła Redempszy i to będzie koniec jej funkcji na daną walkę. Twisted Fate, mm, mieszane uczucia jeżeli chodzi o Twisted Fate, a. jedyne itemy jakie możecie na nim dać to 3 razy Static Shift. wtedy on fajnie działa, bo szybko bije i cały czas losuje te karty. Jeżeli macie mocną postać, taką jaką Aurelion Sol, to możecie zagrać Twisted Fate'a, Fate chociaż on nie jest już tak mocny jak był w poprzedniej mecie. Ale, żeby wypchać Sorcererów, możecie go wcisnąć na drugim poziomie. Nie jest on tak zły, jak ludzie mówią. I Vegar. Potężna postać, jeżeli jest na trzecim poziomie, na drugim już nie aż tak. Jeżeli chodzi o itemy, to Rapid Fire Cannon jest bardzo fajny. Spear of Sojourn, Dragon's Claw, czyli jedna itemka defensywna oraz dwie ofensywne, żeby go wzmocnić. I Wegar może biegać i one-shotować. Jest on całkiem fajny, jeżeli ktoś zrobi sobie na przykład Swayna jako kery lub Yasuo jako kery, ale ma ich na pierwszym poziomie, no to wtedy wchodzi Wegar na drugim poziomie i one-shotuje on te postacie kierujące. To by było na tyle, jeżeli chodzi o najbardziej rozbudowany poradnik i jedyny poradnik w Teamfight Tactics jaki będziecie potrzebowali, jeżeli chodzi o i temy, troszkę się nad tym filmikiem napracowałem, tak więc jeżeli moglibyście go docenić łapką w górę oraz zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem, to byłbym wdzięczny. Zbliżamy się do 1000 subów, tak więc jeżeli możecie nacisnąć ten przycisk zasubskrybuj to naprawdę bym to docenił. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, napiszcie w komentarzu. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.